Niko, transfer z G2 do Falcons? Karuzela transferowa na polskiej scenie CS-a. Monte z drugą szansą na awans na Majora. Podsumowanie kwalifikacji do RMR-a. Jak donoszą różne media, lecz ja przytoczę Twittera polskiej szuflady, Niko ma dołączyć do teamu Falcons. Jak informują rozmaite źródła, Niko od 2025 roku ma już być podpisany. Czyżby Saudyjczycy dopięli swego? Kontrakt ma wynosić 3 lata i kwota wykupu z G2 oscyluje na poziomie od 1 do 1,2 miliona dolarów. Gigantyczna kwota za ten transfer, lecz Niko nie po raz pierwszy jest wyciągany z G2 właśnie do Falcons, lecz ostatnio odmówił. Wiemy, że Arabia Saudyjska przejmuje e-sport i bardzo dużo inwestycji poczynili w kierunku zdominowania branży. Niko, można powiedzieć, że w końcu odpalił wraz z organizacją G2, no i nagle ma jednak opuścić szeregi dla innej, w mojej opinii, słabszej organizacji? Jedyny argument, jaki tu widzę, to gigantyczna suma pieniędzy, którą dostanie sam zawodnik podczas 3-letniego kontraktu w Falcons. A wy, jak oceniacie ten transfer? Na plus czy na minus dla każdej ze stron? Daj koniecznie znać je w komentarzu. No przede wszystkim warto dodać, że no Niko na pewno ustawi sobie przyszłość i sobie i bliskim, bo no, Saudyjczycy płacą naprawdę bardzo duże pieniądze w ten e-sport. Wypróbuj stronę CSGO. Otwieraj codziennie darmową skrzynię i zdobądź super skiny. Z kodem Majki otrzymasz 2 złote 10 groszy na start oraz 10% do depozytu. Na stronie znajduje się wiele różnych skrzyń i co jakiś czas pojawiają się specjalne eventy, z których możesz zdobyć super nagrody. Na stronie mamy także Case Battle, gdzie toczysz bitwę na skrzynki z innymi użytkownikami. A jeżeli uzbierasz już przedmioty, to możesz je wymienić na dowolny przedmiot dzięki funkcji Exchanger. Wbij na stronę z linku w opisie i sprawdź swoje szczęście. Dużo się dzieje na polskiej scenie CS-a po fatalnych RMR-ach. Pewnie spytacie, dlaczego fatalnych? Dlatego, że tylko Rebels awansowało do RMR-a, a pozostałe ekipy odpadły na etapie Close Quali. Warto dodać, że na przykład z czeskiej sceny weszło bardzo dużo drużyn, no i w zasadzie można powiedzieć komplet, który no, był w moim odczuciu słabszy niż polskie zespoły. Nie zmienia to faktu, że teamki już rozpoczęły wzmocnienia. Permita po kwalifikacjach pozbywa się swojego snajpera, czyli Spawaka, a w jego miejsce aktualnie są testowani zawodnicy. Lud by chciał oczywiście Digla z Pery, natomiast zawodnicy, które realnie grają, to Friend oraz Markoś. A propos tego ostatniego, Markoś opuścił szeregi Illuminar Gaming za porozumieniem stron z racji słabych wyników drużynowych. Patrząc już bardziej na europejską scenę, NC, jak donoszą plotki, chce pozbyć się Goofiego, a każdy mój statement zna, że Glaive i Kuben dalej za rączkę trzymani mimo tragicznego prowadzenia w NC i nie potwierdzają to same wyniki, a brak wykorzystania potencjału zawodników. Oczywiście mogę się mylić, bo nie wiem, jak to wygląda ze środka, lecz czuję taki twist, że zostanie Glaive i Kuben, no i ewentualnie Killar i znowu zrobią zmiany typowo pod tę dwójkę no, zawodnika i trenera. Gdzie widzielibyście w ogóle Goofiego i kto mógłby do niego dołączyć do ośmiornic? Daj koniecznie znać w komentarzu. Monte z kolejną szansą na awans na RMR-a. Po fatalnym zachowaniu rosyjskiej drużyny Paris Vision zostali oni wykluczeni z turnieju po opublikowaniu filmu pieczętującego awans. Na filmiku w obozie Paris Vision był Finn, który został na stałe zbanowany przez Valve. Dlatego po odpowiednim dochodzeniu ustalono, że drużyna Paris Vision zostanie zdyskwalifikowana. Całe oświadczenie można zobaczyć na profilu Perfect World, czyli organizatora rozgrywek. Po przeprowadzeniu dochodzenia w tej sprawie i późniejszej dyskusji z Valve ustalono, że Paris Vision miała osobę na stałe zbanowaną przez Valve, czyli właśnie tego Fina, obecnego podczas meczu na żywo w ostatnich zamkniętych kwalifikacjach A do Szanghaju Major EU RMR. W związku z tym podjęto następującą decyzję. Kwalifikacja Paris Vision w tym cyklu Majora została anulowana i zostali oni zdyskwalifikowani w RMR-ze i w jakiejkolwiek innej części Majora. Trzy drużyny z bilansem 2-3 w tych samych zamkniętych falach A zostaną zaproszone do rozegrania meczów BO3, używając rozstawienia określonego na podstawie ich wyników. Wygląda to następująco. Mecz pierwszy, czyli Koi oraz Monte BO3, no i później zwycięzca meczu pierwszego gra na Blitz w meczu BO3 o awans.
No i tak naprawdę zwycięzca zastąpi Paryvision w nadchodzącym EU-RMR. Należy zauważyć, że bany walk są domyślnie najwyższym priorytetem związanym z kwalifikacjami w każdym oficjalnym wydarzeniu, a gdy te bany są dobrze znane i ustalone wcześniej, jak miało to miejsce w tym przypadku, oczekuje się, że wszystkie zespoły będą przestrzegać tych zasad kwalifikacji przed dalszym udziałem w oficjalnym wydarzeniu. Hashtag Shanghai Major 2024. A przechodząc do takiego podsumowania tych kwalifikacji do RMR-a, mamy teamki, które awansowały i z grupy B, bo tutaj Polacy awansowali, to mamy tak: Cloud9, Soul, Ninepandas, Passion Way, Big, Nemiga, Rebels, Sashi. Dużym rozczarowaniem na pewno było OG i fajny występ Permity, który jednak nie awansował. A przechodząc do grupy A, Sinners, Sangal, Unity, Eklod, Bade, Gamer Legion, TSM, no i oraz oczywiście jedna z trzech drużyn Bleed, Montekoi, również otrzyma tutaj awans. Mamy aktualnie 3-3 i postplant, ale teraz pada na ziemię kiserek. Zostaje Fly oraz Innocent. No tutaj widać, że Flyowi już lekko rączka się telepie, ale teraz paka jest defowana. Innocent od CT teraz będzie podchodził. Innocent trafia! Innocent ratuje rundę! I ratuje nam RMR-a! 12-12! Ach, ty, uda się wybombić. Czas. Mamy tutaj w sumie cały czas dwóch zawodników. Jest dojazd, proszę! Co tu się dzieje? Trzy trafienia dla Rebelsów, CT dojechane! Teraz jeszcze zostaje Kiofo, którego trzeba by dupnąć. Ten jeszcze trafił Kesaja, ale Olimp już wie. On już wie, gdzie jest przeciwnik, on próbuje dojechać Olimp jednak z pikiem, ale to oznacza jedno: wygrywamy!